integracja na parkiecie i poza nim, dobra zabawa, ale przede wszystkim uczczenie pamięci zmarłego przed blisko 5 laty kolegi i przyjaciela Roberta Szczypiora. Tak najkrócej można podsumować rozegrany w sobotę 23 lutego turniej siatkówki w szkole podstawowej numer 4. Na starcie trzeciej edycji turnieju Robsona stanęło 8 zespołów, o 1 więcej niż przed rokiem i o 2 w porównaniu do pierwszego memoriału. Jest to turniej typowo amatorski i ku uczczeniu pamięci Roberta, ale też właśnie patrzeć z boku, jest kilku chłopaków, którzy grają w KKS-ie, ale tak na dobrą sprawę naprawdę, poziom jest jak na mnie, dość wysoki, bo ja akurat piłkarz, nie siatkarz. Fajna atmosfera zarówno na boisku, jak i w szatni. Myślę, że Robson by sobie tego jak najbardziej życzył. Myślę, że on tutaj jest z nami i nam dopinguje co roku, tym bardziej, że co roku są tutaj rodzice i jak najbliższa rodzina Roberta, żeby jak najwięcej tutaj, jak najgłośniej było o tej naszej inicjatywie. Oprócz tego co roku zamawiamy mszę za Roberta, no i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w liczbie 8 drużyn, a może i nawet większej. W turnieju oprócz broniącej tytułu sprzed roku drużyny Robsona zagrały także Bako, zwycięzca pierwszego turnieju, oraz Mundurowi, San Escobar, Przyjaciele z Parkietu, Piękni i Młodzi, Autowizaż i Amatorzy. Dwa ostatnie wystąpiły po raz pierwszy. W składach wielu ludzi związanych na co dzień ze sportem, nie tylko siatkówką, ale także gro osób z innych profesji, którzy są pasjonatami sportu, siatkówki w szczególności. Była duża frekwencja. Mam nadzieję, że będzie za rok taka sama. Było dużo kibiców, jak było zresztą widać. Też kibicom dziękujemy. Przez ponad 7 godzin rozegrano aż 15 spotkań. Najpierw na dwóch boiskach toczyły się rozgrywki w grupach Rob i Son. Pierwszą wygrali Mundurowi, a w drugiej Bako triumfowało bez straty seta. Tak wyglądał skład finału. Wcześniej w spotkaniu o 5 miejsce Autowizaż wygrali 2-1 z Pięknymi i Młodymi. A w meczu o 3 miejsce Amatorzy w dwóch odsłonach pokonali drużynę Robsona. Ostatni mecz turnieju stał na naprawdę dobrym, jak na amatorskie rozgrywki, poziomie. A zdecydowanym faworytem był zespół Bako. Skórnicki, Tomczak, Żylak, Kwiatkowski, Pszczółka, bracia Gogacz i młodszy z Jeziorowskich. Pod batutą Grzelczaka momentami grali koncertowo. W dwóch szybkich setach do 14 i 20 rozstrzygnęli losy spotkania. Podczas zakończenia turnieju minutą ciszy uczczono pamięć Roberta. Kapitanowie trzech najlepszych zespołów odebrali dość oryginalne puchary, a wśród wszystkich rozlosowano wejściówki na mecze Legii Warszawa. Siatkarze z drużyny Robsona zachęcają do wszelkich form aktywności fizycznej, w szczególności siatkówki, która w Kozienicach w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Jak jesteśmy przy siatkówce, chciałbym zaprosić kibiców na mecze KKS-u, Kozieński Klub Siatkówki, który robi dobrą robotę w mieście. I po prostu zapraszamy do ruszania się, do uprawiania sportu. Wszyscy są mile widziani. Zamiast siedzieć przy komputerach, uprawiajcie sport. Zapraszam na siatkówkę. Podczas turnieju zbierane były także pieniądze dla półrocznego Oliwiera Popisa. Paliśmy na pomysł, żeby to wspierać dla jakiegoś dziecka. Znaleźliśmy Oliwierka z Kozienic. Wspierajmy go. Cały dochód, który zebraliśmy, wkładamy do tej puszeczki. Jeżeli jakaś złotóweczka się znajdzie od wszystkich, bardzo zachęcamy, żeby to wpadła. I zachęcamy, żeby 1% podatku też zasilić na jakieś tam szczyty sery. W organizacji turnieju włączyły się trzy związki zawodowe działające w elektrowni Kozienice, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu i Urząd Miejski w Kozienicach.